A dzień dobry. O, bardzo dobry ten bigos jest. Ja nie wiem, czy ja na do morza jak pojadę. Na Mazury jadę. A miało być o 10:00. Co wcześniej było nagrywane, a nie ma go. A ogólnie o 10:00 godzina nie ma go. O, chciałem powiedzieć, chcę Sebastiana pozdrowić z Pruszkowa, z ulicy Żelaznej, Stolowej, nie Żelaznej. Napój. O, jabłka. No razem z tym. No cześć. Cześć Wojtku, jest ten magik u was od tej Wiksy? Od tego obozu? Bo tam się mówi, że 10:00 ma być. Nie ma. Nie ma. Słuchaj, jakby przyjechał, to zadzwoń, to ja w 10 minut dojadę, nie? No dobra. Jakby coś, bo nie wiem, na czym przyjedzie, może wiesz, trąbę was puści, albo się już się boi pokazać, nie? Więc tam, nie? A, jaki dobry bigos. A dzisiaj podgrzewałem. A 2 dni, dobry. A jak 3 dni, to jeszcze lepszy jest. Pół garka zostało. Bigos to nabiera esencji, tak. Bo to z kiszonej kapusty. Grzyby. Grzyby są. Grzyby, tak. No ja już tam, bo tam dużo mięsa zostało. Już kapustę wyjadłem. Także jeszcze. Ale sam jadłeś i byłeś zdziwiony, że takie coś możemy zrobić, nie? Bardzo dobry bigos, naprawdę. Wiesz, przecież bigosy wiele jadą w życiu, także spoko, nie? Właśnie nie ani za pikantny, właśnie, bo czasami to ktoś dowali tam, wiesz, taką, że zrobi siekierę, że... A to widzisz, no. Ten, taki duży gar, tak. Nagotować bigosu i gdzieś po prostu na jakieś, na mieście, i częstować ludzi. Może tak, coś można pomyśleć. To trzeba będzie pomyśleć. Tylko trzeba było Można taki wieczór z wami zrobić, na przykład śpince, kurde, łowince, taki, że wiesz, bigos, autografy i wiesz, wstęp płatny. Kto wchodzi, to dostaje zdjęcie, autograf i może się poczęstować bigosem. Wiesz, który zrobił Wojtek, nie? Wiesz, z Krzysztofem. No, bigos majora i wiesz, i wszyscy, kurde, będą zachwyceni wtedy, nie?
Można kiedyś pomyśleć nad taką imprezką gdzieś tam, wiesz, kurczę, właśnie, nie? No, gdzieś tylko trzeba będzie kupić to? Ten butlę gazową małą. A, żeby podgrzewać, no tak. Nie, żeby robić na butli. A, ty, to w sumie u was to nie. A, bo wy na elektrycznej tej kuchence robicie cały czas wszystko, nie? Tak. Taki piec nie jest wyłączany. Ty, to ktoś to pisał w sumie, że można by u was pomyśleć, nie? Żeby to tani wyszło, nie? W sumie niż na tym prądzie podgrzewać. Wie, może trzeba się zastanowić. Bo są... Można lajta, Wojtek, można takiego lajta twojego zrobić następnego, wiesz, że dla ciebie kasa, żebyś ty miał, wiesz, do podgrzewania bigosa Wojtka. Na ten, butlę i, wiesz, kuchenkę gazową. Taką jakiś palnik, nie? I pewnie a jak nie to jest całe te, że można kupić dużą butlę gazową, tak. Palnik, dwa palniki, całe te, i... No, tak, są takie nakładane, coś takiego, tak, no, albo stojące takie, że tylko wąż podłącza z tej dużej butli, tak, dokładnie, no. I pomyśleć, i to by było taniej. Taniej, i to w ogóle te palniki na te butle to chyba 100 zł kosztuje dwupalnikowa, kiedyś patrzyłem, wiesz, to nie są drogie rzeczy właśnie, tak naprawdę. A butle w sumie to co, jak kupujesz, ona chyba, nie pamiętam, ile jest, 40 zł kosztuje, czy coś takiego? Bo tam chyba tylko kaucję 100 zł za tą butlę, ale jak oddasz butlę, to ci te pieniądze zwracają tą kaucję w sumie, więc wiesz. Na stacji paliw na przykład jedziesz, nie, płacisz, nie? Bierzesz butlę, jak pusta z powrotem odwozisz na wymianę następną, nie? A tak. Nie trzeba własnej kupować, nie? Butle jak gdyby tam, jak bierzesz za pierwszym razem tę kaucję, płacisz 100 zł chyba za butlę, ale jakbyś oddał tą butlę i już nie brał następnej, to ci te 100 zł z powrotem oddadzą, nie? Także tak naprawdę to chyba płacisz tam jakieś 40 czy 60 zł za gaz tej butli. A weź tam, jakbyś miał czas, to weź tam dowiedz się. No spoko. Dobry pomysł faktycznie. No, po co za prąd tyle płacić w sumie? Bo to najwięcej to właśnie prąd, to na nie internet kamery, tylko kurna właśnie ta kuchenka nakręca, bo to jak ona ciągnie ten dużo prądu. No. Właśnie. Bo komputer... I te to oni nie dużo prądu nie pobierają. Tak samo jak telewizor. No, to prawda. Oczywiście, te kamery to prawie nic tam. Wiesz, to one malutko pobierają. Ciągnie, wiesz, kuchenka. No, pralka trochę ciągnie. No, pralka dużo. Jak ma grzałkę w środku. Tam, prawda, ma grzałkę. No, czy 90 stopni, tak. Ale my... Ogółem nie włączamy, tylko po prostu jak się myjemy, to w misce, a później się wlewa do pralki wodę, wsypuje się proszek i można prać. No jasne. No, a to też przy okazji, nie wiem, może kurczę. Teraz miasto daje kasę na panele solarne, ale to trzeba dużo kasy własnej wyłożyć. A Krzysiek się nie zgodzi na montaż, to... Wiesz, a to dużo pieniędzy, no. Ale może coś tam, nie wiem, na jakiś elektryczny podgrzewasz? Też kiedyś lajka można zrobić, żebyś grzałką z kolei, jeszcze nie musieli ten miejsce grzać, tylko by się, wiesz, odkręcało i... Ale teraz ludzie robią... Są te elektryczne, słoneczne, tak, stawiają. Panele na prąd, no, ze słońca, no, tylko że to, wiesz, to nawet teraz Urząd Miasta daje 5000 dotacji na to, ktoś tam drugi, ten rządowa dotacja też jest 5000, ale to mimo wszystko 10000 musisz własne wyłożyć, nie? A wiesz jeszcze, jak z Krzyśkiem jest, to właściciel musi na to zgodę wyrazić, Krzysiek zaraz mu powie, że coś po dachu mu chodzą, że mu dach niszczą, coś nakręcają, nakładają, wiesz, kurwa, żeby Krzysiek był mądry, to by coś takiego założył, to tam w dłuższym czasie to się zwróci, bo wtedy już nie płacisz za prąd, nie wiesz. Możesz ja wiem. Możesz prądem trwać, możesz wszystko robić, bo masz dużo prądu, ty za darmo, nie? Bo non stop bierze. To tak samo tutaj, ja ci powiem, że mają na dachu, co jest tutaj dom, tak. Bezdomnych, bezdomne ci, dzieci, co są, tak. No. To mają właśnie oni takie coś zrobione. Mają, tak, bo wiesz, oni tam pewnie też dużo
samochody zużywają, czy dużo prądu potrzebują, to się, wiesz, opłaca. Bo my trzy razy woziliśmy tam, co ludzie nam wysyłali, ubrania nowe, książki, jakieś różne rzeczy, tam mazaki, kreski, jakieś inne różne rzeczy, temu tam zawołali, bardzo nam dziękowali. Dziękowali, no bardzo dobry pomysł, bo czekaj, to koło was jest chyba, to ten do gdzieś tam patrzę. Tak, na przystanek ci idzie, a jak nie, to z tamtej strony ulica, taki cegły, czerwony budynek. Tak, pamiętam, no. Wiem już, o co chodzi, no. Trzeba coś pomyśleć, żeby też dzieciom pomagać. No pewnie. Nie, oczywiście, jak jakieś rzeczy macie, które wam są niepotrzebne. Nowe. Nowe. Może dzieciom ci przydadzą, zabawki czasami widziałam faktycznie, jakieś tam przysyłają, czy kredki, masz rację, to niech dzieciaki mają, no. No, to ja to ogłoszę. Trzeba o tym nagrać film, bo Giordano na przykład się chwali, że on tam coś dzieciom podarował, a ja na przykład nie słyszałem, nie widziałem żadnego filmu. Wiesz, niech ludzie wiedzą, że wy, wiesz, też na przykład, nie? Że macie taki gest, że dzieciom oddacie coś, a nie tam, że wiesz, myślicie tylko o sobie, to... No, no z tamtym razem, jak właśnie tam pozbieramy, to ja mogę z wami pojechać, nie? Wiesz, to nagramy, wiesz, film o tym, nie? A to jest ja teraz to nagrywam. Mhm. Tak, bardzo dobrze. Bardzo to dobrze, rozmowę właśnie z tobą. I to będzie na moim kanale. Spoko, nie ma problemu, Wojtek. Niech ludzie wiedzą, wiesz, niech ludzie wiedzą, kurczę, że wy... My nie jesteśmy żadnymi pasożytami. No, dokładnie. Trzeba... To są ludzie, którzy, wiesz, właśnie, nie wiem, tam was, na was żerują, hejtują was, czy wyzywają. Takie przyzwoici ludzie jesteście tak naprawdę. Tylko to trzeba ludziom pokazać właśnie, nie? Tak. Tam jakieś potwory, kurna. Tutaj często ci ludzie sami gorsi od was są. Nic dobrego w życiu nie zrobili, wiesz, i zazdroszczą innym, nie? Taka jest moja opinia, nie? Jak was znam po prostu, no. Także... No, dzięki, że zadzwoniłeś. Super, Wojtek, mówię, jakby ten chłopak tam do was przyjechał, się odezwał, to dzwoń, to ja tam podjadę, wiesz, i pogadamy z nim, nie? A może on się już wystraszył i, wiesz, i po prostu nie wie teraz, jak się wytłumaczyć, mam to, nie? No właśnie. Może Krzysiek niech dzwoni do niego, niech on odbierze. O nie, dzwonił i nie odbiera. Nie, myślę, że on tutaj, wiesz, on coś tu chciał... On chciał zareklamować się chyba, wiesz? A na waszym wizerunku chciał tak się wypromować, wiesz, na waszym wizerunku, nie? A teraz się okazuje, że tam nie ma odwagi się, wiesz, wytłumaczyć z tego. Także, no ale zobaczymy, co dalej. Kim jest ten człowiek, no i co sobą reprezentuje, to pokaże, no. Także. Dobra, Wojtek, dobra. Trzymaj się. Na razie, no dobrej pracy ci życzę. No, dzięki, pozdrawiam, na razie. Na razie. Kto to, Jacek? Jaki Jacek? Jak z Rafałem rozmawiałem. Jacek, ty kurwa... O. No i widzieliście. Ogółem. Ten gest nasz, czy prosimy ludzi, którzy mają po prostu jakieś sklepiki, czy mogą w jakiś sposób pomóc dla dzieci, to byśmy z Rafałem i z Krzyśkiem byśmy przeznaczyli dla nich wspaniałe, bo za miesiąc będzie rok szkolny, to proszę o pomoc dla to będę robił następnego lajta na dobre rzeczy, a nie na złe.
sami ogółem widzieliście. No, lajta zrobiliśmy wczoraj na moim kanale. No, Krzyśka miał urodziny, to mu. Ja przemyślałem to, że jak przyjdą pieniądze, to sam raz te pieniądze będę trzymał na wyjazd na Mazury. Na jedzenie, bo teraz masz, wczoraj Jacek dał, mógłbym 100 zł, by ktoś wysłał, a on dla mnie musi, znaczy ode mnie pożyczył. Ja torbę opróżniam i jadę do PGE. I chcę powiedzieć, że właśnie za miesiąc rok szkolny, trochę więcej, prosimy ludzi, kto ma jakieś sklepy, całe te jakieś ubrania, kredki, długopisy, inne szkolne, sami widzicie, że ten ogółem, to ja pokazywałem, mam zrobione 2 zeszyki i po prostu mam w komórce, mogę pokazać, zeszczepiony jestem, nic ze mną się nie dzieje, wszystko jest w porządku, dobre te zeszyki są. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Oj, słyszeliście właśnie rozmowę z Rafałem. No to trzeba pomyśleć też o tej butli, bo prąd dużo kosztuje. Ale 230 zł musi zapłacić Krzysztof. Ja 100 zł dałem. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Pierwszy raz zapłaci. Tyle czasu nie płacił. No i pozdrawiam was wszystkich. Przemyślcie to, co usłyszeliście ode mnie. Wójtek, i od Rafała. Dobra, nie, już.